Czy masz odwagę powiedzieć żono? I stałem tam, gdzie stało domo. Cześć, witajcie. Dzisiaj następny lud z serii Belina. Trustawkowy. Idziemy testować. Ponieważ dzisiaj zrobiliśmy sobie... Ciężko otwierać, ponieważ jest troszeczkę rozmięknięty. A nie chce się cały upiór mandoli z tym. Trudne sprawy. Mocno rozmięknięty. Kurde. Bardzo mocno. Spróbujemy go delikatnie zestworzyć. Muszę zaraz cały upierdolę. Już mocno rozmięknięty. Ale hiper dobry. Trustawkowy. No. Drugi przeze mnie testowany smak. Mocno niestety już rozmiękł, więc będzie ciężko go skonsumować. Jestem w aucie, one leżą, nie? Belina trustawkowa. W mojej ocenie super. Zwykły rożek. Czekoladowa była dla mnie już jeszcze zbyt słodka. Dobry. Wyjątkowo dobry. Zwykły rożek, tyle ten trustawkowy, Belina, słuchajcie, moim zdaniem ten trustawkowy jest dużo lepszy od czekoladowego. Czekoladowy jest dobry, czuć w nim czekoladę, ale jednak ten trustawkowy jest taki świeższy, jest taki bardziej eksamitny. Mamy jeszcze dwa do wytestowania, ale to za chwilę. Jak na razie trustawka wygrywa z czekoladą. Ty co kobiety chciałbyś zniewolić, pozbawić chciałbyś niewolnej woli. Rządzie w biskupie, do was to mówię. Wstydzi się was dziś kraj. Nie płaczcie siostry, kochanie, tak się. Uwierzcie w naszą wygraną w walce. Uwierzcie w to, że już niedługo piękniejszy będzie kraj.